trwające rozgrywki to dla kibiców Warty istna przejażdżka kolejką górską. Zieloni w starciach z uczestnikami eliminacji do europejskich pucharów zanotowali 2 remisy, choć 2-krotnie musieli gonić wynik. Dodatkowo w starciu z Pogonią Szczecin warciarze przez zdecydowaną większość meczu musieli radzić sobie bez jednego zawodnika po tym, jak swoją pierwszą czerwoną kartkę w karierze otrzymał Łukasz Trałka. Nic ten punkt nam nie da, nic ta walka nam nie da, jeżeli będziemy żyć przeszłością, że ten mecz był heroiczny, że jesteśmy z niego ogromnie zadowoleni. Przed nami kolejne spotkanie i tylko i wyłącznie ta ogromna determinacja, praca, żeby wyciągnąć jeszcze mecz z tej porażki przynajmniej na remis, ona przyniesie skutek, jeżeli w każdym następnym meczu będziemy to powtarzać. Absencja Łukasza Trałki, a także problemy zdrowotne innych zawodników to największe problemy, z jakimi musi poradzić sobie przed najbliższym meczem szkoleniowy z Warty. W dalszym ciągu czekamy na Michała Kopczyńskiego. Ja już czekam naprawdę z ogromną niecierpliwością, bo brakuje nam Michała generalnie do środka pola i brakuje nam zawodnika do środka pola. Ta druga kolejka, gdzie wypada nam Łukasz i każda następna, no pokazuje, że mogą się stworzyć problemy w wyniku właśnie absencji, a nie daj Boże odpukać kontuzji. W trwającym okienku transferowym szeregi Warty zasiliło 6 zawodników. Trener nie wykluczył kolejnych ruchów klubu. Wiemy doskonale, że na boku pomocy będziemy jeszcze szukać wzmocnienia i to jest priorytet. W czwartkowe popołudnie Duma Wildy ruszyła autokarem do Łęcznej. W starciu z Górnikiem Zieloni będą nieznacznym faworytem, wszak Beniaminek zdobył do tej pory tylko 1 punkt. Cel jest numer 1. No, wygrać spotkanie w Łęcznej i z takim nastawieniem jedziemy, ale zdajemy sobie sprawę, że to będzie trudny. Czasami tak sobie gdzieś go widzę, wyobrażam to spotkanie, że to będzie mecz o każdy metr na boisku, o każdą piłkę. Może fajerwerków tam nie być, ale tu już wiemy, że no, tak trzeba podejść i tak trzeba się przygotować do tego spotkania. Pierwszy gwizdek w meczu Górnika z Wartą zabrzmi w piątek o godzinie 18:00.